Robimy, moi drodzy, legalnie plus 15. Bolstering. Bolstering. Let's go. Robimy to, robimy to. Stronik, ale może być ciężko, ale damy radę. Dobrze, jakie Boże, jak się tym grało, kurde. Ja ostatnio na becie praktycznie cały czas siedzę. Teraz już nie wiem. Teraz skupić się na kółkach. Dark Mending. Boże, jak się tym gra. Wbijajcie to równo. Jest za 5 milionów, kurde, strzelam to ludzie. Co to ma być? Paladin is OP. Jak w ogóle on wyglądał ten? Jeszcze raz. Jak w ogóle Paladin wygląda ten w nowym dodatku? Wiesz co, troszeczkę nudny. Znaczy taki spowolniony się wydaje, strasznie. Ale wiesz, jak grałeś Paladynem w Legionie, to raczej będziesz umiał grać na Battle Razer, dużo się nie zmienia. Zmienili mu troszeczkę tą masterkę, więc teraz... teraz jakby Judgment działa inaczej, bo teraz to otwiera takie okienko na tam 7-8 sekund. A w Battle for Azure działa to tak, że zwiększa ci damage na następnym po prostu, na jednym kaście, nie? Czyli Judgment daje ci zwiększone obrażenia na tylko jednym zużyciu tego, nie? Ale wygląda całkiem okej, chociaż nie wiem, wydaje mi się taki trochę ubogi. O Boże, już prawie na skórę tej izby. Boże, jak się pięknie z tym Crusaderem Divine Prophet zginął. Kurde, szkoda, że AoE nie działa na tym, na te kuleczki. To było za proste. No. Muszę właśnie kiedy zmieniać targety, najgorzej na ziemi. Jestem z tym Crusaderem, kurde, jak to wleci. To będzie damage, jaki to będzie damage. A bębenki mamy? Właśnie. Nie mamy. Ja mam jak coś. Dobra, dobra. To mi dajcie znak, to odpalę. Ile masz sztuk? Wystarczy? 44. No git. Przygotowany, kurde, patrzcie go. No się robi te plusy czasami, to wiesz. Trzeba, nie? O kurde, ninja pool. Boże, jak ten Paladin jest po prostu przezabawny. Ale chain się trafi. No rany. Ja nie mogę się skupić na ekranie kompletnie. Duchy, duchy, duchy. O, zajebiście, dzięki. Przeżywajki zaraz. Przeżywajki. Nie miałem nic. No to pizmy nas, kurde, nieźle. Nie robimy to, kurde, panowie.
ten koleś zginął. To będzie ciekawe. O nie, kosa! Oh my god! Jezu, przeżyłem. Panie, to my to robimy, kurde, zawodowcy. Jezu, jak się przyjemnie gra, kurde, z tym paladynem, to szok. O nie, o nie. Może jeszcze bańkę? Mam tylko tego. Bopa. Zrobicie. Easy, panowie, kurde. Oh my god, fear. No i śmieszny. O Boże. O Boże. Na spokojnie. Jak na ciebie czekałem na kanale twoim, no kurde. Trzeba było wbijać, patrzeć na informacje. Ale miło, że wpadłeś, miło, że wpadłeś. Ale chyba hosta odpaliłeś tam. Tak, 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 host jest odpalony. Właśnie powinien działać normalnie, nie? Co jest w ogóle dla mnie dziwne. Głośnik, host, Nvidia. Nvidia, czekajcie. Raid Nvidia GeForce.pl. A czekajcie, bo tam jest bardzo dużo osób swoje. Słuchajcie, jeżeli oglądacie ten stream, to sprawdźcie, na którym wy kanale jesteście, bo jest pełno osób, które siedzi na moim kanale, a nie siedzą na kanale Nvidii i piszecie nie na tym kanale, co trzeba. Ja dlatego nie czytam waszych umiejętności. Boże, umiejętności. Czekajcie. Czekajcie tu. Men, the invaders come for us. Do not let them pass. For Kalimdor. For Kalimdor. Jak tam Red Pal? Naprawdę bardzo fajnie. Się zbolsterował. No nieźle. Dobra. I teraz możecie normalnie pisać. Przehostowałem teraz kanały, powinny teraz znowu ludzie, którzy byli na moim kanale, możecie się przywitać na czacie, tak na znak, że jesteście jednak tutaj. Panie. Red Paladin jest naprawdę mega fajny. Taki, trochę taki bezmózgistek. Znaczy taki... No dobra, no nazywam rzeczy po imieniu. Jest prosty, zadaje ogromne obrażenia, przyjemny do gry. Troszeczkę taki, powiedziałbym, Legendary Dependent, ale no... Są klasy bardziej, na przykład taki Beastmaster Hunter bardzo nie polega na tym, na swoich legendarkach aż tak bardzo. Są niektóre klasy, które aż tak bardzo nie polegają, znaczy speki w klasach. Akurat przy Paladynie jest trochę wymóg na te legendarki. Set bonusy też są bardzo ważne, ale jak już masz, tak jak ja, to zobaczysz, że na 946 jestem w stanie z outdpsować osoby o wiele większym item level niż ja. Po prostu legendarki mi trochę tutaj robią, nie? Dobra rotacja, chociaż tutaj o rotacji bardziej trzeba powiedzieć jak o priorytetach, a nie o rotacji. Dostałem się tu na. Eleganckie, kurcze. Pozdro od kurde, Nexora, pozdro. Nieważne co bez muzyki, tylko co przyjemne. No, jest przyjemny, naprawdę bardzo przyjemny. Ale wiecie, ja też tak staram się patrzeć na klasy pod kątem bardziej już bad for Azeroth, nie? Wiecie, tak nie chcę grać klasą, która teraz niby jest fajna, ale co zależy, za parę miesięcy będzie kurde jakaś denna. Chociaż nie zdarzyło mi się, żeby na becie jakaś klasa była aż tak odpychająca. Na razie wszystkim mi się naprawdę fajnie grało.
Między innymi to dlatego też, że... O, kurde, to też między innymi dlatego, że wiele z klas w Legionie już jest po prostu mega spoko. Tyle, nie? Nice. Będzie mi tak brakowało tego Divine Storma, że serio, jedna z fajniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Paladyna. Znaczy Divine Storm taki jaki będzie, taki będzie, tylko że już nie będzie tego świderka, którego wysyłacie do przodu. Niestety, to jest smutne. Trzymajcie się ci, który spadałem, papa, Survey Hunter, zrobię tego, sobie kosyniera. To jest dopiero pomysł. To się ruszy? Idzie. W ogóle gram bez buffów, ale ze mnie płacą normalnie. Już chwilę to raczej na mnie nie będzie pracował aż tak. Myślałem. Tylko zapomniałem o tym. Może te liczby normalnie, powiem, nie wiem dlaczego, ale przypomina mi się, jak grałem w Diablo jakiś czas temu. Znaczy nie jakiś czas temu, jak wyszło Diablo. Ja tak przestałem troszkę grać i później patrzyłem, jak MKRR Mateusz grał. I on po prostu grał na jakichś tam wysokich levelach, po prostu tyle było tych obrażeń na ekranie. Zawsze tak mówią, Boże Matic, jak ty się w ogóle nie gubisz w tym, a dzisiaj mamy to już w WoWie, nie? Pamiętam, właśnie mówiłem, że w WoWie to takie fajne jest w tym. Dzisiaj, kiedy mam ze słowem to samo. Nie mam healera. A gdzie on jest? Tak. A, zginął, a. Dobra. O, kurde, to jest ciekawe. Oh my god, Panka. Yeah. Oh my god, umarłem. Fuck. Oj, do Diablo 3 jeszcze trochę brakuje. Tam się w srogich miliardach trzepię, no ale wiesz o co chodzi, nie? To chodzi o ilość tych obrażeń, które gdzieś tam się zadaje, nie? Ranie. Resać się, czy czekać? Jak myślicie? Wy, ja czekam. Dobra, ja nie będę lazy dupa. Ja biegnę do was. Okej, zmiany na plus, czy bardziej na minus? Survey Hunter w Battle for Azeroth od tego w Legionie trochę się różni, przede wszystkim mniejsza tego, mniejsze takie, wiecie, skupienie się na Mungsbite'cie. No i przede wszystkim Survey Hunter miał taki problem, że nim się trudno switchowało targety, jakby to był trochę nightmare. No i fajnie miał Burst AoE, no ale Sustain Damage trochę taki, nie wiem, posysał moim zdaniem. No i tego. I teraz troszkę ustabilizowało się to, chociaż nadal jest taki bardzo chaotyczny, jakbym powiedział. Chociaż Survival od zawsze był taki chaotyczny, taki dziwny. Survey? Mówisz o Survey, czy co? O Survival, no. Ecio, wiesz co, to nie jest mój kanał, to jest kanał NVD, więc... U mnie mógłbyś wrzucić natomiast na kanale NVD, wiesz, jak nie mam pozwolenia, to wolałbym nie, wiesz? Jeżeli ktoś się zainteresuje, to może na privie mu po prostu wysłać, jak coś, okej? Okay? To nie tak, że ja nie chcę takiego czegoś, u mnie na czacie byś od razu dostał pozwolenie. Tylko wiesz, no jestem na kanale NVD też. Może nie, że lepiej nie ryzykować, tylko po prostu, wiesz, że to tak.
Sprawdzałeś może na becie jewel crafting? Wiesz co, tak tylko zerknąłem coś tam na tym, ale tak ale nie konkretnie. Dodają coś tak jak na przykład w Pandarii te mounty, takie rzeczy? Chyba... Bębenki odpalcie, co? Na tym bosie. Start, start. Ej, jedna kulka jest w ogóle gdzieś na dole, w kosmosie. Okej, dobra, nie zadałem. Nie utknęłaś. Właśnie taki, what the hell, co się dzieje, nie? Dziwnie się zrespiła. Co mnie zabiło? Aha. Co? Jeszcze go dostałeś? Czytałem pewnie, że jest dziwne. Przytyłeś i lancy. A dostali kurde. Rasza, dobrze. Nie, to bańka uratowała. Taka nub przeze mnie. Patrzę teraz na te kuleczki, czy gdzieś się pojawiają w stopie. Już wam patrzę na plecy. O, panie. No, bo tutaj Shandy robimy to. Muszę szybko zabić teraz. Dobra, elegancko. Ja przytyłem niby, no masakra, kurde. Z tego dostałem maila, chciałem się z nimi podzielić. Może ktoś z was mackę wygra, no kurde. Taką macuszkę na nagrodę. Sam ciebie? Wstaję. Aha, dobra. Nie mówiłem do ciebie, żeby wstawał. Jak tam w ogóle Nexus tam, Hunter? Nie wiem, mi się podoba. Beastmaster jest po prostu takim dzikiem, że szok. Niby dodali tylko jedną mechanikę, ja tam zresztą zrobiłem film na ten temat, jeżeli tam, nie wiem czy oglądałeś akurat. Jest już na kanale. Jeszcze nie miałem okazji. Jak cię interesuje, akurat wszystkie speki Huntera, Survival, Marksman i ten jest omówiony na kanale, ale z takim dzikorem, jakby jedną mechanikę tylko dodali, znaczy troszeczkę zmienili, o bardziej tak bym powiedział. I to jest po prostu masakra. Ale teraz... Widzicie dużego. Nic nie widzę. Nic nie widzę. O Boże, stałem w tym zimnie, dobra. Moja wina. W tym korytarzu właśnie nie tego, nie ruszyłem się. Ej, patrzcie na I2 VS2 i najczęściej branym casterem pod PvP jest Ele Shaman. Przecież on jest bardzo useless na arenach, zwłaszcza 2 VS2, więc pytam się jakim cudem. A czyli no nie tego, tak... Ja bym uważał na słowa, co mówisz, bo powiem szczerze, że Elemental Shaman naprawdę to jest dosyć mocna klasa, tylko trzeba umieć ją grać. Wydaje mi się, że bardzo mało osób w porównaniu do jakichś tam casterów, a z Afriloków i tak dalej. Ja też trochę dziwne, bo tak w tym świetle myślę, że Afriloki powinny bardziej tutaj błyszczeć. I w ogóle Warlock.
Natomiast Elemental Shaman, znaczy chociaż nie wiem skąd ty te dane wziąłeś, jakby nie wydaje mi się, żeby El Shaman był najczęściej wybierany spekiem po 2x2, chociaż kto gra 2x2, nie? Ale dobrze zrobiony build, pet build tak zwany, pod pety, pod te totemy z tymi elementalami, może naprawdę zrobić takie fajne obrażenia, że szo. Więc ja bym to tak powiem szczerze, nie doceniał tego. O Boże. Strona. A, takie coś? A to jest w ogóle jakaś strona taka. Znaczy pierwszy słyszę o tej stronie. Słyszeliście o jakiejś takiej stronie? Xunamate? Pierwszy słyszę o tej stronie. Więc nie wiem, czy to jest stronka, która godna zaufania jakoś. Co ty gadasz, chłopie? Takie buły wchodzą z lawabursów? Czy no ja właśnie wiem, bo ja parę razy zdarzyło mi się patrzeć na Elemental Shamana. Ja wiem, co on może zrobić, kurde, i nieźle facetkę, kurde, tam nasmażyć. To jest mega spoko. Boże. Targetowanie tych bubienek jest tak... Musisz to zostawiać, bo mam z tego buffa. Tak? To w sensie killing machine się wczoraj mam więc hejsta. Dobra, no to możesz jeszcze tam... To zostawię to tobie. Czy jak się zespełni 5, to jasne, że zabiję, ale... Jak jest taka pojedyncza, to zostawiajcie. No, Ta, no ale nie działa zbytnio już. To zwykle zeskrapowane świeże dane z leaderboardów, z tego co widzę. Okej. No dalej się pulnęły. No właśnie wiem. Ja tutaj w szufladkę wlazłem. No ja tam pójdę po to. No, jest, dobra. Wejdziesz tam do góry? Już nie ma tych obolderów. Serio, ja muszę chyba detailsy chyba zainstalował, powiem szczerze. Coś słabo z tym dostępem do bety. No, na razie jeszcze nic wiadomo o kulczykach mi nie jest, chociaż tak coś tam poruszałem temat, więc... Jak zwykle jest to Soon TM, tak zwany, nie? Więc jakoś może... Bo ja nadal czekam w sumie na betę. Jeden. Ale widziałem, że dosyć sporo i tak osób dostaje, nie? To sobie zapytałem. Oh my god, nie! Odmierza. Oh my god, nie! O Jezu, w ostatniej chwili. Właśnie Pretty Puff zginął i kurde, już widzę, że nie ma tych... Że warby wyjął. O Jezu, to się posteringuje też? Nie. Dobrze, bo nie resniesz mi chyba, nie? Bo ten mobek jest... Dobra. Nie, resniesz. Lecimy na górę do końca? Do końca to nie. Na środek, do środka. A to ten akcent będzie miał jakieś klucze, czy co? Znaczy dostępy bardziej niż klucze, nie? To działa na takiej zasadzie, że po prostu będę robił giveaway, podaję dane Blizzardowi, wiesz, w jakichś tam Excelach czy innych tych budynkach i tego. I po prostu flagują wasze konta, nie? Jakby taki kodów nie będę miał, nie? Że daję wam kodzik, wpisujecie go i tego i macie betę. Bo Blizzard już z tego zrezygnował od bardzo dawno, nie? Więc jak będę miał, no to po prostu... Znaczy to, no, można powiedzieć, dobra, no będę miał kluczyki, nie? Na zasadzie... Tak. Potestował w sumie.
No właśnie, no będę starał się jak najwięcej tego załatwić. Idziemy do końca, czy jak? No. Oh my god, frenzy. Holy shit. O Jezu, się drugi. Przeżyjesz to? Boże, tych mobów to jest po prostu... Oh. Jasne, jeżeli masz jakiś taki pomysł, kurde, Redoren, ja bardzo chętnie. Podobną rzecz chyba jakiś czas temu widziałem u tego. U Asmongolda chyba. O takie coś ci chodzi? Jeżeli kurde ten, jeżeli masz ochotę coś takiego zorganizować, to ja bardzo chętnie piszę się na to. Weź na bopa to. A, bo to do niego musiałem podbić, tak? Czy... Nie, no naprost niego. No to stałem naprost niego i... Nie siadło coś. Możesz rosnąć? Twarzą musi stać, wiesz? No właśnie, przebiegł po mnie przecież. Normalnie. Teraz nie przeżyję pewnie, jak wezmę na siebie. Tak, to ja wezmę na bańkę. Mam po prostu stany przed tyły, tak? Dobra. Weź. No. Dobra, mam to. O ja pierdzielę, no! To trzeba to rozwalić teraz. Żyjesz? O, gadem, nie. Nie. Bi, jakkolwiek. Staram się. Zabito. No jaj, kurde. I zaczęło padać u mnie. Fucking hell, dobra, tego bopa to było początkowe gówno, nie wiem dlaczego to nie weszło, wiesz? Czy przebieg po tobie, tak dziwnie. No właśnie widzicie, że przecież... stałeś chyba przed twarzą centralnie, wiesz? A no możliwe, że chociaż tak, no może, ale no po... No dobra, no, mówię, no wydawało mi się, że przebieg po mnie. Byłeś w połowie drogi jakoś idealnie na lince, więc... Ja przypoczym na prawej postawie, jak coś. Dobra, dobra, to ściszę gierkę, jasne. Prowadź mnie Nexus, ja muszę iść zamknąć okno. Dobra. Ja zaczęło padać, kurde, ja to ile bym dał, żeby zaczęło padać. No i Nexus trzeba będzie znać lore całej gry i raz oraz poszczególnych klas, które umieściłem w tym. Nie, brzmi zajebiście, Redoren, powiem szczerze, jeżeli coś takiego zorganizujemy, to będzie naprawdę fajnie. Zwijam miłej gry, trzymaj się, LP, trzeba, papa. Dzięki, że padłeś, papa. Dziękujemy, spoko. Trzeba było wcześniej mówić, kurczę. A, nie, dobra, napisałem wcześniej chyba, tak? Dobrze, że przyspamiłeś, bardzo mi miło. Dobra, Pretty już jesteś? Exi? Dobra. Prace trwałem, spoko. A, jeszcze chyba w czasie byśmy zdążyli, chociaż może nie. No, mamy jeszcze hero, nie? No tak. Będzie ciężko. Nie pula jeszcze tą naprawę postawę. Jakbyśmy mieli invi podki, to może. No ja nie mam. A nie musi być chyba w czasie, nie? Znaczy ja nie potrzebuję w czasie. Ja na weekly, więc. Oh my god, Jeeves, jakie uwielbiam Jeevesa.
Let's go. Jest tam. Specjalnie dla ciebie. Yeah. Czy zmienić klasę? Na razie jeszcze nie wiem. Jasne, Redone, to za chwilę wykonam to i mi dasz opis po prostu. Weźmiesz to na turtla? A, to Shandy wziął, tak? Teraz już nie wezmę. Dobra, to następny raz, jak będzie ten, to na turtla to bierz. Cool. Dobra, możesz to na turtla wziąć. O Boże. Pretty na machę wziął i jela. I od razu lepiej, kurde. Teraz siadł. No, teraz siadł jeszcze, widzę. A tak już stałem tak centralnie na nim, no. No, 5 minut jak nie ma szans. Dobra, to tam chwilę po czasie zrobił mi tyle. Okej, okay, spoko, Redoren. Kurde, że ty taki pisarz jesteś RP, to super. To może być dobra zabawa na streamie, myślę. To może być mega dobra zabawa. Coś mi się wydaje. Taka zabawa RP. Odkrywanie świata. To było piękne. Jeszcze na szamanie bym musiał tą 15 zrobić, a to już chyba następnym razem się też strzela. Masz coś jakiś ten? 24 godziny stream na premierę? W dodatku? No, pewnie będę siedział. Tak właśnie planuję sobie już teraz. Tak muszę sobie zarezerwować jakiś czas. I będę po prostu siedział i giercił jak powalony. Jakieś 24 godziny to co najmniej, nie? Ja nazwę to aż pikawa siądzie, och. Ale już mnie to pewnie zmuli bardzo szybko. Niestety w ostatnim czasie jestem jakiś taki zmuł kompletnie. Ale zobaczymy. Albo zrób tak jak Tauli zrobił. Albo zrób tak jak ten, który Tauli zrobił. Tam przez ileś dni grał. No, on miał chyba tam. Ale zresztą ostatnio go oglądałem chyba na streamie. I właśnie opowiadał o tym, że tego, że. Że będzie grał po prostu przez parę dni z rzędu, nie? Właśnie ja nie wiem, jaki z kolegą jeszcze swoim. Jeszcze raz? Grał tam z jakimś swoim kolegą, nie? No, coś tam było takiego. Tylko ja właśnie nie wiem, czy on to robi tak na zasadzie, że miał jakieś tam chwilowe przerwy, na przykład godzinne power napy, czy coś takiego. Tak widziało. Ostatnio pogrywam poza WoWem, tylko i w sumie player unknowna, tylko i wyłącznie. Jak już, jak poza WoWikiem. Chciałem w tego Frostpunka pograć jakoś niedługo. Ale to jeszcze zobaczymy, Tak na streamie chciałem trochę pobrać. Takie różne gierki. Ja to uwielbiam strategię, więc. Ale z tydzień mi jeden pisanie jeszcze. Jasne, spoko. Bierz tyle ile trzeba czasu. Te mowy są wkurzające. Zgarnął na machę.
Kurde. Ale żyje. Elegancko. No, dwie minutki. O Boże, na strzała mnie wziął. Zaraz mi bańki odpalił. Ja nie widziałem, że te moby aż tak biją, kurde. Na glajwy uważaj. Ja! O. Już na zły dzień. O. Jeszcze laga dostałem przez ten moment właśnie. Kurde, jeszcze moglibyśmy... A nie, nie, na hero byśmy tego nie zrobili. Musielibyśmy mieć, kurde, milion lipsa. Musielibyśmy mieć... Nawet nie milion, tylko po 2-3 miliony lipsa co najmniej. Glejba, uwaga. Aż tak zżera to, a tak lewiam? Co? No jest tyranikal, nie? To... Tylko 3 razy mocniej. Masz Shadow Bolta, po prostu przeżywajki, dobra. A, wszystkie tego. Przeżywajki. Hero? Zaraz, jeszcze nie. Przeżywajki. No kurde, miałem przeżywajkę i mnie zajebało. O Boże. Zabiło mnie to nawet z przeżywajką, starczą mnie nawet. O wow. O wow. Grubo. Nawet gdybym nie dostał tej bańki, kurde, na rej na sam początek. Kurde. Chciałem spulować, żeby jak najszybciej, może żebyśmy zdążyli, ale to nie ma szans. Serio, ten Shadow Bolty tak biją? Tyle ja dostałem. A nie, dostałem od Kurtalosa z melee. What? Instant. Start combat by attacking a target with a melee weapon. Kurtalos Ravencrest. Jak więc ten Kurtalos mi zajebał za 7 milionów. Tak się nie dało przeżyć. To niezły Mythic Plus, no kurczę, no elegancki Mythic Plus, a jaki miałby być? A zrobię to chyba, tak się wydaje. Chociaż nie, healera nie ma. O, i teraz boom, nie ma. I nie ma pretty, kurde. A ten Prydas tam, kurde, tyka sobie na Jeffie. nie uda się, będzie YP. 6 milionów dipsa! Panowie, panie. Au, boli. O nie, resnął się prosto w tego, w lasera. Prosto w laser, nie. Wysądujesz to? Nein. Ja wiem. Mogę sobie herbatę przyzrobić. Gdzie takie zbalansowane tanki? Them balanced tanks. Kurtalos, they come for you. Prawie wam się udało, tak prawie no. Bańka ci pęknie zaraz, boom. Wipisz to? Jesus Christ. Jak on się leczy, no nie wytrzymam. Leje go tam. To ma w ogóle enrage'a? Jakieś tam chyba ma. Chociaż chyba nie, tak nie widzę żadnego countdowna. Myślę też nie. Dicky solo robi to, kurde, to jest Shandy, to jest prawilny gracz. Teraz biegasz dookoła, kurde. I elegancko, patrzcie go. O! Jezu, 42 miliony zdrowia.
Ja pierdzielę, 30 milionów życia, 40 milionów życia, 56 milionów życia, co to ma być? Dlaczego to życie się tak dziwnie skaluje? Przecież jest jako raid boss. No po pierwszych shadow boltach nas buffuje. Aha, tak, 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 jest chyba ten buffik, no tak. Zwiększa też życie? Życie i damage. Bierz, masz mega duży damage. A tak, healing down, maximum health by 300. Dobra, dobra, dobra. Nerwarium, powiedz mi, bo nie rozumiem. Legion obudził Raven Cresta ze spoczynku, a potem agent Legionu chce go ubić? Nie, po prostu agent Legionu przebudził Raven Cresta i po prostu chciał zebrać jego całą moc, kontrolując go, żeby wykorzystać po prostu ich do złych celów po prostu, nie? I dlatego jak my tam wchodzimy, no to on mówi Fiends, you shall never have a war. Czyli koleś z Legionu mówi Kurtalosowi, doradza, że to my jesteśmy tym złem, które powinno zostać zniszczone, tak? I dopiero później jak mu naklepiemy Rejka, to on zobaczy, to widzi wtedy, że ten właśnie ujawnia się ten agent Legionu i właśnie mówi, o Jezu, w sumie to rzeczywiście, to wy mieliście rację i to on był demonem. Na takiej zasadzie. Nie dziękuj Royo, nie? Tam słowo. I elegancko porobiło. Pozdrawiam tą grę. Super gra. O Boże, trzeba jeszcze biec. Sorry za moje to zamolanie lekkie. Poniżej godziny, ja to tak sukces. Nie no, tak się najczęściej powiem, bo gram tym Hunterem, w sumie cały dodatek tym MMM i się chyba zastanawiam, po co w tym Battle Phase odgrać, w czym. No, ci powiem, że no Beastmaster jest fajny, sam zresztą jak zobaczysz, MM jest strasznie kurde, jakiś taki, znaczy ma damage fajny, nie, ale jest nudny, taki flaki z olejem, długo się kastuje, wszystko jest takie, nie wiem, nieinteresujące mało. BM jest mega spoko, Survival też jest całkiem okej, chociaż nie wiem, jak będzie viable do rajdów, nie. Coś ringa? Ja? O, co ja dostałem? Czekaj, ringa. Haste Versa? Ja powiem, dostanę samą AP. Chociaż nie, ja mam fajniejszy, ja mam lepszy. O, ja mam o wiele lepszy. O, panie. Dzięki za grę. A, czyli Akara to ty byłeś ten. Ja myślałem, że Akara, że ty jesteś tego. W ogóle myślałem, że ty jesteś jakimś randomem takim... To, co po angielsku gada. Ja do Shendiego właśnie pisałem na początku stacji. Ty, a ten Akara to czemu on jest na Discordzie? Czemu jest na Discordzie, jak to w ogóle on tam nie rozumie nas, kurde, nie? A to przecież jest ten... Dobra, Akara, to dzięki, że padłeś. Bardzo, bardzo miło, że poleciłeś nam tutaj. Super sprawa. Frost relika ktoś chce? A, nie, no, ja nie potrzebuję. Znaczy, ja nie mogę nam używać, więc... Frost relik. To ważne, którą postacią byś to grał. Wiesz co? Chyba na Paladynie bym grał. Raczej. Jak już. Chcesz powiedzieć o Elementalu, Battle for Azeroth, wspomniałem coś wcześniej dobrze. Tak, gra mi się bardzo fajnie, jest o wiele bardziej uproszczony, nie ma jakichś tych mechanik z artefaktu. Jest prosty, ale naprawdę bardzo fajny. Fajnie się damage zadaje, takie bułki można fajnie sadzić, że szok. Spoko kasta, naprawdę. I jeszcze ten, czemu z tym na Nvidia ten? Ponieważ współpracuję z Nvidią, a Nvidia rozwija sobie swój taki po prostu kanalik i promując po prostu no, gaming w Polsce, biorą po prostu wartościowych, fajnych twórców do tego, żeby postreamować raz na jakiś czas na ich kanale. Ja oczywiście dziękuję bardzo serdecznie Nvidii za to, że tutaj jestem z powrotem na tym kanale. No ale to, ja dziękuję wam panowie, ja mykam. Lecimy jeszcze coś? Wiesz co, ja idę jakąś kolacyjkę zjeść i może później jeszcze się odezwę, najwyżej sobie walniemy jakąś ten, nie? No bo ja muszę Priestem jeszcze zrobić, Lokem. No ja muszę zrobić drugim. Z tym szamanem, nie? Ale zobaczymy. Ja odezwę się za jakieś pół godzinki, okej? Okay? No dobra, to jesteś na Discordzie czy uciekasz? Wiesz co, zmykam na razie. Jak coś będę pisał w grze. No dobra. Jojk. Dobra, jest dobra. No na razie. Dobra. No, ale mój czas dobiega końca, moi drodzy. Jest godzina 23, a ja idę właśnie, tak jak zresztą przed chwilą mówiłem, zjeść. Więc dziękuję wam, że byliście na dzisiejszym Nvidiowym streamie. Bardzo mi miło, że wpadliście. I zobaczymy się na kolejnym streamie już jutro. Więc do zobaczenia, ja spadam, trzymajcie się i papa i cześć, ja idę jeść. Jeżeli chcecie w ogóle wpaść gdzieś ten, to ja może wpadnę jeszcze do Moniczki na streama, tak swoją drogą.
O, proszę bardzo, dam wam linka na czacie, jeżeli chcecie. I ja tam wpadnę i to tak dosłownie wpadnę, o ile jeszcze jest stream, tak mi się wydaje, że powinien być. Takie mam wrażenie, jest. Więc ja tam będę, kurczę. Więc... Jońk, zobaczymy się tam.